rzeczą nauczyciela jest interpretacja tych wydarzeń i tych zjawisk, które o tyle szybciej docierają dziś do młodzieży niż niegdyś. Ci, co przeżyli jedną albo dwie wojny światowe, pamiętają dobrze, jaki wpływ wywierały ówczesne tragiczne wydarzenia na ich losy, na ich świadomość. Ale te rzeczy działy się tuż obok, biły w nas bezpośrednio i w naszych najbliższych, w nasz kraj. Nasi ojcowie, dziadkowie emocjonowali się jeszcze dalekimi wojnami, czy burską, czy rosyjsko-japońską, wojnami bałkańskimi, ale to były odległe, egzotyczne niemal sprawy, ciekawie opisywane po gazetach. W gruncie rzeczy w jakimś stopniu obce. Dziś, co wieczór, wojna wietnamska pokazuje swoje okrutne oblicze na ekranie w każdym domu. Zdeformowane twarze dzieci wietnamskich spalonych amerykańskim napalmem patrzą rozpaczliwie wprost w oczy naszym dzieciom. Mówią w sekundę więcej naszym dzieciom o wojnie i jej straszliwym okrucieństwie, o swoich cierpieniach i doznanych krzywdach, więcej niż całe szpalty doniesień dziennikarskich. Rzeczą nauczyciela jest wyjaśnić imperialistyczną genezę tej okrutnej wojny, zinterpretować młodzieńczym umysłom sens tego, co dostrzegły na ekranie. Tak samo, gdy ujrzą na ekranie kosmonautów wyruszających na orbitę, czy tych, co spłonęli w kabinie Apollo. Będą ci młodociani widzowie i kroniki filmowej, i telewizji, i filmu dokumentarnego bardziej dociekliwi, bardziej niecierpliwi w znalezieniu wyjaśnień, bardziej chłonni na dodatkową wiedzę niż ich przodkowie sprzed pół wieku. Będą chcieli wiedzieć zaraz, jakie to siły społeczne uruchamiają strumień napalmu w Wietnamie, a co uruchamia kabinę statku kosmicznego na aerodromie. Kształtujemy obywatela socjalistycznej Polski i obywatela współczesnego, podzielonego świata. Nie kształtujemy go w próżni, ani w oderwaniu od tego, co było wczoraj. Bez właściwego zrozumienia, właściwej interpretacji wczoraj nie pojmie i nie zrozumie ani dnia dzisiejszego, ani jutrzejszego. To, co stanowi dorobek wielkiej ogólnoludzkiej kultury współczesnej i dorobek naszej własnej kultury narodowej, będący jej składnikiem, jest dziełem minionych pokoleń i ich historia stworzyła rzeczywistość, w której żyjemy. Tworzymy rewolucyjne społeczeństwo, łamiące szranki ustroju klasowego, który tę kulturę wydzielał podług przywilejów stanu, narodowości, religii czy klasy. Ale nie znaczy to, byśmy mieli przekreślić cały ten wielki, wspaniały dorobek kultury i ogłosić, że kultura zaczyna się od dziś, a reszta, wszystko o co odziedziczone, wyrzucamy na śmietnik. Całe dziedzictwo kulturalne ludzkości przejmujemy i pragniemy je uspołecznić, to znaczy udostępnić wszystkim, należycie je interpretując.